Szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Mogłaś królową jego być, o, o. Mogłaś mieć wszystko, czego pragniesz. Wszystko, czego chcesz. Serce z rozumem chce się bić, o, o. Jeśli kochasz, wiesz, gdzie szczęście twe znajdziesz je, jeśli tego pragniesz. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Chciałem ci rzucić świat do stóp, o. A mogę dać ci tylko serce, serce, tylko swoje serce. Nie wiem, czy liczę wciąż na cud, o, o. Na rozstajach dróg znajdę twój ślad. Padniesz znów prosto w me ramiona. Zabiorę ciebie do gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach świecić będzie, tam zabiorę ciebie. Zabiorę ciebie, zabiorę do gwiazd. To już teraz zaglądamy do Radia Sud, a tam w poprzednim finale fotel lidera zajął szlagier duetu Michalina Starosta i Marcin Jaoda. Wróć do mnie, kochany. Mój kochany, do mnie wróć, tęsknię wciąż, usłysz mój głos. Czy uda im się utrzymać pozycja numer jeden w Wielkopolsce? O tym przekonacie się już za pora chwil. Piękne spodnie, no co ja dziś wybrać mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Wstaję rano jak co dzień i już problem mam. Każda pani mnie zrozumie, to jest ciężki stan. Stoi szafa w przedpokoju, wielka jak Big Ben, a w niej wiszą same skarby, to królestwo me. Wszystko kusi, wszystko krzyczy, wybierz właśnie mnie. A ja stoję dalej, nie wiem w co ubiorę się. Banki i spódnice układanki, kolorowe błyski
kwiatki, spodnie, dzwony, marynarki i sukienki, paski modne i w krateczkę piękne spodnie. No co ja dziś wybrać mam? Czas ucieka, czas mnie goni, zaraz trzeba wyjść. I makijaż niezrobiony, bardzo smutno mi. Żadna bluzka nie pasuje, spodnie żadne też. Jeszcze buty trzeba dobrać, a to wyczyn jest. Nagle wybór pada prosty, na sportowo będzie dziś. Wkładam dżinsy, balerinki, bluzka, trykot, to jest hit. Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Nasz dzisiejszy gość jest już w studiu, za chwilę pojawi się właśnie w tym miejscu, teraz ino nosek se przypudruje i będziemy mogli z Edkiem Dworniczkiem poklachać. Chcesz, dam ci coś takiego. Choć pokażę ci coś, co jest dla każdego na szczęśliwe dni. Proszę, daj mi tylko jedno słowo, które powie mi, że dla ciebie ma obecność obok to spełnione sny. Za jeden uśmiech oddam ci, za jeden uśmiech tylko my. Chcę być z tobą, zawsze obok ciebie być. Za jeden uśmiech serce dam, za jeden uśmiech ty i ja. Zawsze razem, wspólnym śladem naprzód iść. Przez przestajesz zaskakiwać mnie. Spraw, by kolejny dzień znów dobrze skończył się. Będę, kiedy tylko tego zechcesz, z tobą każdy dzień. To dla ciebie bije moje serce, więc kochaj zawsze mnie. Uśmiech oddam ci, za jeden uśmiech tylko my. Chcę być z tobą, zawsze obok ciebie.
I już teraz czas i pora, co by w naszym szlagierowym studiu przywitać dzisiejszego naszego gościa. Jest z nami Edek Dworniczek, witam cię. Witam cię bardzo serdecznie. Edek, o czym dzisiaj? Dzisiaj bym chciał pogadać z tobą o tym najnowszym twoim dziecku i chyba najmłodszym, czyli pierwszym wydawnictwie, solowym wydawnictwie Edka Dworniczka, czyli tak najogólniej w skrócie gadając to o tym, czy ile tego materiału już jest, jaki ten materiał jest, jakie szlagiery, w jakim klimacie. Do tego będziemy przechodzić później, bo ciekawi mnie jedna sprawa. Pomimo tego, że ciężko pracujesz nad płytą, znalazłeś czas ostatnio, bo się chwalisz na Facebooku, że w maju żeś był w Niemcach na koncercie DJ-a Bobo. Ha, no byłem wreszcie i powiem ci szczerze, nie mogę się doczekać na ten koncert, bo to był taki mój wyczekany koncert od dobrych kilku lat. Chciałem się na ten koncert, na DJ-a Bobo wybrać na jego koncert i wreszcie mi się udało. Tak. Ale jak to jest? DJ Bobo to taki, że co, że... No to jesteś fanem jego? Jak najbardziej, nie? To jest mój taki wzór, ja tutaj nie ukrywam tego, bo pojechałem nie tyle posłuchać jego kawałków, bo to przecież wszyscy świetnie znają, ale pojechałem zobaczyć, jakie show robi DJ Bobo. No i powiem szczerze, to mnie powaliło normalnie na kolana, także to, co się tam działo, tam ile było różnych atrakcji, ogień, światło, muzyka, tancerze, iluminacje takie, w ogóle multimedia wszystkie, no niesamowity koncert. Czyli po części szukasz inspiracji do tego, jak powinna wyglądać promocja twojej nowej płyty. Czytasz mi w myślach. Dobra, to o tym już za chwilę, państwo się przekonacie zresztą, jak to będzie wszystko wyglądało i no zostańcie z nami. Idę tam, ciągle sam, me włosy mierzmi wiatr. Edek, to żeby pogadać o płycie, która już niedługo ma ujrzeć światło dzienne, to musielibyśmy jeszcze do początku tej decyzji, solowej decyzji wrócić. No i to nas najbardziej też ciekawi, czy... Jakże się decydował na ta solowo płyta, to... Związek nad tym, że w ogóle taka decyzja padła, że będzie solowo droga, to rozpad Blue Party? No wiesz co, tak się życie toczy czasami właśnie, że mimo to, że chcesz coś jakby dalej kontynuować, to nie wszystko się układa tak, jakbyś chciał i no są sytuacje, w których musisz powiedzieć pas. Pas. Blue Party się rozpadło, ale to było też jeszcze, był czas na takie, no nie wiem, rozmyślanie, o, bo nie ma, czy od razu zwarty, gotowy do działania, idziemy po swoje, będzie Edek Dworniczek solo. Wiesz co, to jest tak, że chyba to zależy od charakteru danej osoby. W moim przypadku ci, co mnie znają i wiedzą, jaki jestem, to wiedzą, że dla mnie wszelkiego rodzaju jakieś potknięcie, czy nie wiem jak to nazwać do końca, no taka decyzja, taka sytuacja, rozpad Blue Party, to działa na mnie nie deprymująco, a motywująco, czyli to jest mój moment odbicia do przodu, więc ta decyzja jakby narodziła się samoistnie i w tym momencie mnie, no jakby zgodnie z moim charakterem, nie pozostało nic innego, jak tylko ruszyć ostro do roboty, do przodu. No i stąd materiał już na drugą płytę, na pierwszą płytę, pierwszą płytę, a w sumie moją trzecią. No bo razem z Blue Party to już trzecia. Trzecia. Ale ułożył się od razu ten plan w głowie, kto będzie pisał teksty, kto będzie robił kompozycje, kto aranżacje? Wiesz co, z tekstami było od razu prosto, dlatego że ja już tak od samego Blue Party się zaczęło, że pisałem teksty i wiesz, jakby tutaj przekazywałem te swoje jakieś emocje. I tak zostało. Dobrze się z tym czuję. Czujesz i... Tak jest. I to myślę, że jak na razie tego nie zmieniam, ale kto wie, może kiedyś ktoś napisze coś fajnego dla Edka Dworniczka. To już takie troszkę wyzwanie, moi drodzy państwo, jeżeli byście chcieli, to na pewno przez Facebooka możecie się z Edkiem skontaktować i wtedy może właśnie, kto wie, wasz tekst Edek zaśpiewa. Za chwilę wracamy do dalszej rozmowy. Czekam na twój, choć mały znak, czekam na ust twój słodki smak, na dotyk rąk, co ciepłem obejmują twarz. Robiąc wstęp do
tego właściwego pytania mogę śmiało powiedzieć, zapytać też, bo w lutym żeś był tego roku u nas w studiu, wtedy drugi solowy utwór Czekam, on zupełnie inny od Mojej Nadziei, tego pierwszego utworu, kiedy to świat mógł się dowiedzieć, że ty już solowo kroczyć będziesz. Obydwa szlagiery są na liście, żeby było jasne. No właśnie, i teraz wracając do tego pytania samego w ogóle naszego początku, bo znamy już dwa twoje szlagiery. Co tak naprawdę ludzie będą mogli usłyszeć na płycie, jak Edek Dworniczek stanie i powie, to jest moje najmłodsze dziecko, pierwsze solowe, proszę bardzo. I co, jaki to będzie rodzaj muzyki? Wiesz co, ja myślę, że jak powiem, że to będzie muzyka lekka, łatwa i przyjemna, to nie skłamię tutaj w tym momencie, bo na pewno tak jest, bo to jest ogólnie taneczna muzyka, bardzo fajna, taka do tańca, nadająca się na pewno. Jest ballada jedna, która jest trochę stylizowana na Backstreet Boys, coś w tym rodzaju. No, proszę. Tak, są takie pewne wzorce. Jest jeden utwór, który jest trochę stylizowany na pewien znany rockowy polski przebój z lat 80., bardzo znany, więc myślę, że też taka ciekawostka, ci co będą słyszeli, może dostrzegą tam jakieś elementy takie charakterystyczne. Będzie kawałek, który jest mocno taki dance'owy, taki powiedzmy nawet klubowy bym powiedział, troszkę taki klubowy, chociaż nie chcę przesadzać oczywiście. A jeden jest taki, który może trochę tak bardziej z komuś kojarzyć się, ja mówię taki festynowy, czyli taki podnóżkę, że tak powiem. Także takie utwory też się zdarzają i znajdują na tej płycie. Także ogólnie rzecz biorąc myślę, że ona jest urozmaicona. Ona nie jest monotonna. Tam się dużo dzieje, ale wszystko to mniej więcej zamyka się w takim tanecznym rytmie. W tanecznym rytmie wszystko zamknięte. Z tego, co żeś powiedział, to znaczy, że materiał już jest gotowy cały. Oczywiście. Materiał czyli ile jest utworów? Jest 12 utworów, które są już gotowe i tak chciałem zamknąć płytę na 12 numerach. Nie jest wykluczone, że jeszcze coś się pojawi, dlatego że jeszcze się nad tym zastanawiam, czy coś ewentualnie się nie pojawi nowego zupełnie, jako osobny utwór. Chociaż może być tak, że będzie jakaś wersja, tak zwana karaoke. Takie rzeczy próbowaliśmy w Blue Party, to się fajnie sprawdzało, bo czasami ludzie sobie lubią pośpiewać właśnie do tych podkładów. Także taki bonusik. Taki bonusik, tak. Także nie jest to zamknięta sprawa jeszcze do końca, ale w ogóle sama płyta planowana jest gdzieś na jesień, więc jest jeszcze trochę czasu na to, żeby zdecydować. Czyli decyzja o tym, czy 12, czy 13 to jeszcze zapadnie, ale te numery, które już są, one nie zmienią swojej formy. To już jest zamknięte, skończone, odłożone i broń Boże nie ruszasz. Nie tykać. Okej, okay, no to dobra, bo wiesz, patrząc na to, że trochę czasu jeszcze zostało, można by było, a to tu poprawmy, tu to. Znaczy, ja już nauczyłem się, nigdy nie mów nigdy, nie? Także, no, wydaje mi się, że nie. Ale kto powiedział, że się jeszcze coś nie wydarzy? Skoro padło to ale, skoro też padło hasło, że w Blue Party żeście to przetestowali, to teraz aktualnie śledzisz poczynania kolegów z byłego zespołu? Jak ich wydawnictwa wyglądają? Jeżeliś na bieżąco, czy... Wiesz co, tyle co widzę na Facebooku, bo to jedynie... Na Facebooku jestem na bieżąco cały czas zresztą. Państwo pewnie też widzą mnie gdzieś tam na moim profilu, bo jakby chcę też zaznaczyć swoją obecność i pokazać, że te prace trwają i że te nowe rzeczy się już tworzą. Tak, żeby Państwo wiedzieli o tym i właściwie wiedzieli, czego się spodziewać po tym wydawnictwie. Natomiast jeśli chodzi o kolegów, powiem szczerze, że nie bardzo jakoś mam na to czas, żeby śledzić. Jak coś wpadnie, to czasami tak, ale tak poza tym to nie mam okazji, więc jedynie co, no rzeczywiście z Kazikiem jeszcze gdzieś koncertujemy jako Blue Party. Ostatnie już mamy koncerty zakontraktowane. No i czasami się widujemy, więc wymienimy jakieś spostrzeżenia. Dobrze, Facebook jest ważny, media społecznościowe to ważne miejsce, bo jak się tam nie jest, to się praktycznie to się nie ma istnieje. W ogóle. Tak samo kiedyś było z Allegro, jak coś nie ma na Allegro, to znaczy, że tego jeszcze nie wyprodukowano. Dobrze, my produkujemy kolejne pytanie, a Państwo zostajecie razem z nami. Idę sam w cieniu dnia, a za mną drogi szmat. Na początku tej naszej rozmowy wspomniał żeś o tym, że była wizyta w Niemczech, był koncert DJ-a Bobo, że to też już takie troszkę
szukanie tego, co ma wydarzyć się podczas koncertu promocyjnego twojej płyty. Czyli planujesz wielkie wydarzenie związane z promocją pierwszego solowego krążka. Wydą, tak jak to kiedyś gadali, wywiady, kwiaty, odwiedziny w zakładach pracy. To wszystko też planujesz? Planuję, oczywiście. Ja powiem ci szczerze, że w ogóle w mojej głowie to wszystko już jest poukładane. Mhm. To jest kwestia tylko realizacji teraz. U mnie wszystko musi iść po kolei. Najpierw teraz kończyłem, bo dokładnie teraz, niedawno, tydzień temu, miałem pierwszy mój taki solowy koncert razem z moim gitarzystą Iwo. No, jestem bardzo zadowolony, bo dokładnie to, co sobie założyliśmy z Iwo, tak się to wszystko wypełniło. Także koncert nam wyszedł według naszego planu, więc myślę, że zresztą ludzie też fajnie zareagowali. Przyjęli nas ciepło, potańczyli, szczególnie właśnie ten festynowy kawałek, który zostawiłem sobie na koniec, faktycznie na festynie się świetnie przyjął, także myślę, że to jakby nam ten etap żeśmy już zamknęli, zakończyli i teraz jest etap przygotowania właśnie jeszcze trochę teledysków, bo też je musimy przygotować, ale w tym czasie już planuję, jak będzie wyglądał koncert promocyjny, bo taki chcę zrobić, taki bym chciał skonstruować, żeby on był właśnie trochę na zasadzie koncertu DJ-a Bobo, oczywiście przełożonego na nasze możliwości, bo nie możemy tego porównywać. No, oczywiście to jakby nie jest ta skala. Wydarzenie podobne zupełnie, ale nie ta skala jeszcze. Czekam, aż w końcu te szlagiery będą na takim poziomie, że będzie wszystkich stać na zorganizowanie aż tak dużego koncertu, wydarzenia. Bardzo bym tego chciał i szczerze powiem, jak się uda, to oczywiście jakąś część tego koncertu spróbuję przełożyć na nasze warunki, na nasze możliwości. Jakieś pomysły już są, teraz kwestia, żeby to ubrać w całość, zrobić parę prób, no i myślę, że coś z tego będzie. No to moi drodzy Państwo, możecie chyba śmiało liczyć na to, że kiedy ruszy promocja pierwszego solowego krążka Edka, będzie okazja ku temu, co by się z nim spotkać. Czekam na twój, choć mały znak, czekam na ust, twój słodki smak, na dotyk rąk, co ciepłem. Edku, po leku się będziemy żegnać, ale producent Jasiu Musialik tego programu całkiem nieźle to poskładał, żeby tak podsumować jakby nasze spotkanie. Już się boję. Bo tak, moja nadzieja, czyli przenośnia w tekście prosto z tego szlagieru do tego, że może nadzieja, że się uda. Ogromna nadzieja. No i oczywiście czekam. Czekam, bo czekam cały czas na spotkanie z widzami. I masz nadzieję, że to się uda i czekasz, aż w końcu się uda. Aż się w końcu doczekam. Jasiu Wróżka. Jakbyście Państwo chcieli, za chwilę na dole się pokaże numer telefonu, albo tam takie porady, gdzie pan Jan Musialik udzielił tam w powróży z fusów. Jasnowidz Jasiu. To może być dobre. Ja też czekam, tak jak ten twój drugi numer, właśnie na całość tych 12 numerów, no i na te wielkie wydarzenie, kiedy będziemy mogli zobaczyć, jakżeś tego DJ-a Bobo podpatrywał i co tam w tej twojej głowie siedzi. Dzięki wielkie ci za spotkanie. Bardzo dziękuję, miło było i do zobaczenia. Moim i waszym gościem Edek Dworniczek. Dzięki wielkie. Jest już czas, teraz biesiada będzie tu na 102. Teraz nie wolno go dać, nie, ze śmiechem i humorem ten fajer zacznie się, ze śmiechem i humorem ten fajer zacznie się. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańczą.
tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całowie siada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Piweczko jest na dnie. Teraz fajno pieśniczka tu rozbawi cię. Teraz przysięga składo, że ze śmiechem i humorem byda już bawić się. Ze śmiechem i humorem wyda już bawić się. Jo, i ty, i całowie siada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całowie siada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Teraz wypijmy toast jeszcze raz. Teraz pożegnać trzeba już wszystkich wos. Teraz godomy do cześć. Ze śmiechem i humorem biesiada kończy się. Ze śmiechem i humorem biesiada kończy się. Jo, i ty, i całowie siada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. Już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całowie siada. Jo, i ty, i dobro zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. To teraz już do Radia Sud się wybieramy. Lista śląskich szlagierów, szlagierowo.pl i Radio Sud. No i pytanie, czy Michalina Starosta i Marcin Janota utrzymią się na placu z numerem 1 w Wielkopolsce? Posłuchajmy. Witam kochani bardzo serdecznie. W minioną niedzielę odbyło się 525. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. Jak ono wyglądało? Otóż cztery piosenki spadły ze swoich dotychczasowych miejsc, cztery poszybowały w górę i dwie nie zmieniły swoich pozycji. Jak to wszystko wygląda? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 bez zmian Golden Mix, Kto się czubi, ten się lubi. Na 9 spadek Dawid Janiak, Apetyt na życie. Spadek również na 8 Edek Dworniczek, Moja nadzieja. W górę natomiast Tim Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd, to miejsce 7. Na 6 również w górę Kamraty, Tanecznym krokiem. Spadek zaliczył szlagier Bożeny Mielnik, Tak bardzo chcę, w tym tygodniu miejsce 5. A w górę na 4 Bernadeta Kowalska, Śpiewaj z nami. I już przedostatni spadek na liście, miejsce 3 Karpowicz Family, Zobacz jak pięknie. Miejsce 2 i tutaj w górę Arkadia Band, Lawa. I na miejscu 1 bez zmian Michalina Starosta i Marcin Janota, Wróć do mnie, kochany. I tak właśnie wygląda nasze 525. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia za tydzień. Udało się, numer 1 pozostaje cały czas, duet Michalina Starosta, Marcin Janota i szlagier Wróć do mnie kochany.